Ja pierniczki, widzowie, co jest, się dzieje? Jest coraz po prostu gorzej, coraz gorzej jest, ja nie wiem. Ale ja, co się dzieje, jakaś podenerwowana przyszłaś dzisiaj? Wyobraź sobie, no ja po prostu, znowu mi się ręce trzęsą, jestem cała zestresowana, nie wiem, ja po prostu powinnam, rozumiem. Ja powinnam udać się na, do Egiptu. Do Egiptu? Do Egiptu, no. Jakiś pierwsza klasa, niestety, lot po nie prostu, mam biletów. Bo masakra. No kurde, wyobraź sobie, że ja też nie, wyobraź sobie, to sobie wyobraź, no. Że wstaję sobie. Jak co dzień rano i się okazało, że... Ja nie mogę, że świat po prostu... Pogięło! No dobra. Pogięło tak. Świat. No czekaj, no bo ty widzę... nie widzisz w ogóle, idziesz czekaj, sobie, czekaj, bo ja, w ogóle, no bo ty... O kurczę, faktycznie nie zauważyłem ich. O kurczę, no, dobra, I, dobra. I widzę jakieś tabliczki. Patrz dalej, przeczytaj sobie te tabliczki, bo ja nie mam, ja nie mam siły w ogóle. No nie, no kurde, no z drugiej strony, tości. Ciekawa informacja. No. To nie jest w ogóle śmieszne, masz sytuację. Czeka ciebie wkrótce śmierć. O kurczę. To są poważne oskarżenia. No to, ja nie będę tego tolerował. Ja nie będę tego tolerował. To jest... O kurczę, nie, no wszędzie czaszki. Są te czaszki? Nie. Ja nie wiem, ich niszczy. Kurczę, czym się je to rozwala? Nie wiem, ja to niszczę kilofem. Ja też. Ale dobra, słuchaj, to czekaj, to skoro u ciebie jest jakaś informacja, to czemu tylko u ciebie? A wiesz, czekaj, co jeszcze gorsze? Coś. Chodź teraz, chodź, bo to z tego wyskoczysz butów. Jakby wiesz, można wszystko robić, no nie? Wszystko można robić. Ale nie można chyba nękać zwierząt. A co, zamieniła go znowu w rudego? No nie, i to jest ona, a nie on. Ale znowu są tej czaszki, kurde, u Daisy. Jeszcze jest jedna rzecz, bo to nie jest ale, wszystko. Weź te czaszki, położyj tymi czaszkami. Bo mówisz, że to jest ona, a nie on, ale to jest kot. A kot to on. Ale to jest Daisy. No, no dobra, kurde, ty też jesteś. Ale to tak jak powiesz... Ja też jestem człowiekiem, to tak jak powiesz, że ten żaba, człowiek, to ona, on. Ta żaba, dobra, słuchaj. A to ten dobra, kot. Dobra, ale... Kurde, ale patrz, ten człowiek, to co, ja jestem facetem? No. Ten człowiek, on. No. Okej, okay, dobra. I patrz, jeszcze jedna sprawa, Daisy, tak masz. Tak to wygląda. Masz buziaczka, dobra. I chodź, patrz. Chodź. Ała. Wróżka mnie... Wróżka sabotuje mój odcinek. Co robi? Sabotuje mój odcinek. Czemu? Czekaj, bo ja tutaj z Daisy wypuszczam. Kazała mnie wyrzucić. Czemu wypuszczasz Daisy? O co chodzi? Ja ją ładuję tutaj na ten. Na tą wieżę. I to nie wszystko. Wiesz, że to nie wszystko, patrz tutaj. Co ona jeszcze chce dzieje? Sabotować w ogóle wszystko i mi ukradła sobie sprzęt. Nie! No. Czekaj. Pozwól, że sprawdzę. Sprawdzam! Nie, chciałem sprawdzić na Allegro, ale to tylko jest ten, czy jest tutaj jakiś, prawda, wystawiony sprzęcik, ale jednak nie ma, a tutaj to jest telewizor, nie komputer. Prawda. No niestety, ale słuchaj, bo mnie zastanawia jedna rzecz. Dobra, u ciebie się dzieją dziwne rzeczy, przestań miauczeć! Dobra. No przestań na nią krzyczeć, no! No, chodź, jeszcze zobaczymy do mnie, czy umie coś jest, bo podejrzewam, że skoro u ciebie jest, to umie, możliwe, że też się coś znajdzie. Te czaszki sprzątasz, czy to po prostu ozdobnie tutaj dostawiamy tak, jeszcze coś? No nie, to nie jest Halloween. Okej. Okay. Ja chcę po prostu usunąć z tego życia. Czy mogę zrobić jedną rzecz? Oddać ci je, gdyż ich nie chcę ich. Okej, okay, fajnie, on będzie się ten czaszek. No i nice. Super. To możesz mi teraz zrobić. Dobra, chodź tutaj, zobaczymy, czy... Ej, jest jakaś skrzynka jest. O nie. Jest książka. Dobra, uwaga, będę czytał. O nie. Nie będziecie mnie tak obrażać. Nigdy nie będziecie szczęśliwi. Zniszczę was tak, jak wy próbujecie zniszczyć mnie. To jest wojna. O kurczę. Pamiętasz te kamery, co je rozstawiliśmy? Czekaj, sprawdzę, co ona... Ej, nie! O nie, ona usunęła kamery. Co? Ona usunęła kamery. Nie mogę sprawdzić kamer w ogóle. Chodź, idziemy sprawdzić, Nie, stary, nie, chodź. To się nie dzieje naprawdę. To w ogóle jest nie do pomyślenia sytuacja. Ja nie będę tego akceptował ani chwili dłużej. Lecę tam po prostu. Ja mam nie, ze sobą... Mam cztery tabliczki, co od ciebie zebrałem. Zaraz i tu zostawię jakąś niemiłą wiadomość. Dobra, chodź tutaj, wróżko. Zaraz cię wyjaśnię. Chodź tutaj, o, tu wchodzimy do... Ty, nie ma no, kamer, czekam, nie ma nic. Nie, tak nie ma totalnie, nie ma... Wszystkie kamery usunęła. Wszystkie. Mhm. I skrzynkę też. Sprawdź tam na dole, też nie ma kamer. Dobra. O Jezu! Uważaj! Jak się wystraszyłem. Ja pierniczę. Co jest, ona pułapkę na nas chciała zrobić? Nie, ja tego nie... Czekaj, kurczę. Jak tutaj zejść, o. Jak tu się ten... Uważaj! Czekaj, no chciałem wodę rozlać właśnie, żeby to zamurować, patrz. Ej. Ja to robię. Tutaj też nie ma ale kamer. Ale myślisz, że to jest głębokie? Nie wiem, no. To może, że to sprawdź. Sprawdzę. Czekaj, o co się? Patrz, mam pomysł. Wyrzucałem ten. No to faktycznie sprawdziliśmy jaka... O, prawie spadłem tam. Świetny pomysł, dobra, tak ja to trzeba... Ja pierniczę! Czekaj, bo tu się ciężko wychodzi, ta drabinka mnie troluje mocno ten. Dobra, no to czekaj, to co, to zalewać to wodą czy coś? No zalej to wodą, dobra. No. Wow!
Nie! Nie ma wody! O, jest! Dobra. Ja Ej, dobra, dobra, że miałem taką zbroję dobrą. Ale prawie ja tutaj Nie, no nie mogę wypłynąć stąd, no przecież to jest jakieś nieporozumienie. Kurde, ja też naraz. Dobra, tu, uwaga. Ja pierniczę, ale dobra, zawał jestem, jestem, dobra, udało się. Udało się, brzegaj, zostawię tutaj tabliczkę. Fajna, prawda, pułapka. Ale... jesteśmy... lepsi. No tak, przez chwilę właśnie zamurzyłeś te stópki. No tak, ale przeżyłem. Okej. Dobra, ale dobra, czyli faktycznie, wiesz co, mi się wydaje, że my powinniśmy tutaj zostawić jakąś, prawda, wiadomość dla niej. Taką w sensie wiadomość wizualną wiadomość. Ja proponuję zalać jej całą tą chawirę, ale co już powodę następną. Okej, to jest pomysł. Ty, a czekaj, no, a ty masz wiadro wody? No, nie masz. Nie mam przy sobie nic. Dobra, ale to ma lepszy pomysł w takim razie. Ryby, mogę jej ryby do tego. To wrzucaj jej ryby. Dorsze jej wrzucaj, ładuj jej te dorsze do środka, ile wlezie. Ja tutaj patrz, ja robię tak. Rozwalam to. I teraz tak. Ale będzie śmierdzieć. Tu jest jedno wiadro. Nieskończone źródło wody. Owszem, zrobię nieskończone źródło wody. Uwaga, czy udało się je zrobić? Totalnie jest. Nie, o tak. Jest, udało się. Więc możemy teraz rozlewać tutaj, prawda, wodę przeznaczenia. Wodę, to jest tak zwany wodopląs. Wodopląs. Dobra, teraz ja stąd usunę, jakby tam sobie rób ten. Tak, ja to całe zalewam tutaj. Idzie mi świetnie, wybitnie mi idzie, muszę jeszcze na górze zalać. Tu mi się wydaje, że to będzie... mamy problem, bo mi znikło mi wiadro wody. Jak to się znikło wiadro wody? Postawiłem wodę i nie ma. Było i... Amba Fatima było i nie ma. Okej. Dobra, udało mi się, zalałem. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. To już jest tutaj taki sabotaż tego domu, że wydaje mi się, że to już totalnie wystarczy. Tu się będzie wylewało górą, dołem, wszystkim się tu będzie wylewało po prostu. Wszystko, totalnie, dookoła. Tylko ja bym sobie jeszcze jedną wodę zabrał dla siebie po prostu. Ona się wkurzy, ja to mam gdzieś, szczerze mówiąc. Tu zostałem jej wiadomość. Okej. W takim razie wojna będzie. Nie zmieściło mi się, będzie. Będzie. Wygramy. I can't w ogóle, ale ona... w takim razie wojna będzie. Wygramy. No i tyle, ale jeszcze kilka tabliczek może jej tutaj dorzucę jakieś. Tutaj, prawda, z tej strony. Wal się. Takie. I jeszcze. Jeszcze tu. Stare próchno. Ja pierwszy patrzę, jest jeszcze ten znaczek cały. Co, jaki znaczek? Ten cały, o i próbowałem. O, dokładnie. I ten też, ten też niszczymy. Ten też niszczymy. O, ale brzydko. I ten jeszcze, to też. I tu. Tak, czekaj. Płotek jeszcze też niszczymy. I tu damy płotek. Czekaj, bo nie mogę tego postawić tam wysoko. Co jest? Dobra, nieważne, niech to jest tu. Daj to gdzie indziej, o dobra, no dobrze, i super dobrze. Fajnie. Nie no dobra, słuchaj, widzę, że zachodzi słońce, a wschodzi księżyc. I jest to kolejny udany dzień, w którym udało nam się po raz kolejny wyprowadzić wróżkę z równowagi. Ta wojna wygra się pozytywnie. Dla nas się wygra, dla niej się nie wygra zdecydowanie. Dla nas się wygra, dla niej się przegra. Odzyskamy wszystko będzie tak jak ma być. Ja tutaj nie pozwolę na to. Krecie w ogóle, trzeba odzyskać W końcu trzeba jej nadać wiadomość, że albo oddajesz Kreta, albo my ci się wskrecimy do domu. Okej. Tak robimy, dobrze. W każdym razie ten dzień uznaję za udany. Dziękuję ci bardzo za towarzyszenie w tym dzisiejszym, prawda, przedsięwzięciu. Widzimy się następnego dnia, gdzie po raz kolejny stawimy czoła wróżce. Tak jak trzeba to zrobić każdego dnia, gdyż troszkę się jej odkleiło. Trzym się ciepło, dobrej nocy, pozdrawiam. Pa, pa. Dobranoc.